Witam serdecznie na kanale Czaja. Byłem na złomie i dopadłem taką piłę szablastą Modeco Expert 800 W. Nowa kosztuje tam 200-250 zł. Ale że zepsuła mi się moja stara, wyrobiła mi się tutaj prowadnica i już jest tragedia. Tutaj widzę, że jest nie najgorzej. Takim bajerem jak przestawianie rączki. Zaryzykowałem, zapłaciłem za nią 6 zł. Także nawet jak nie będzie działała, to pójdzie na odzysk. Oczywiście poleżała u mnie ze 3 tygodnie w ciepełku, żeby sobie wyschła. Podłączę do prądu. Świeci się lampeczka i cisza. Nic się nie dzieje. Dobra, rozkręcam i zobaczymy, co tam w środku. Szczerze mówiąc, to mam nadzieję, że jak w wielu przypadkach poszły szczotki. No i jeżeli tak, to jeszcze kabelek trzeba będzie wymienić, bo już jest troszkę zmęczony. Szczotki nie wyglądają już najlepiej, no ale myślę, że jeszcze powinny działać. No to zmierzę, czy dochodzi na nie prąd. Włączę do gniazdka. Lampka się świeci. O. I już mamy wszystko jasne. Dobra, demontujemy. Całkiem efektownie to wyglądało. Zaraz zrobię sekcję zwłok. Wydaje mi się, że po prostu stojan się zjarał. Wiele na pewno miedzi z tego nie będzie, ale może ze 2 złote mi się zwróci. Biorę się za demontaż i zobaczymy, co tam dokładnie strzeliło. Thank you.
Dziwne to takie trochę, bo przecież wirniczek miałem odpięty, szczotki. A wygląda na to, że tutaj coś się działo. Przytopione. No i wszystko jasne. Tutaj jest winowajca. Wirnik po prostu się okopcił. A zjarał się stojan. Tak nawet całkiem fajnie się przytopił. Tu jest nawet kuleczka z miedzi. Przyspawana. Dobra, demontaż. Zobaczmy, ile umoczyłem na tym zakupie. Włączniczek sobie oczywiście zostawiam. Przewody 232 gramy. Na lokalnym skupie u mnie po 5 zł, czyli złotóweczka i 16 groszy. Staruję pojemniczek. Razem z wirnikiem, ale jego oczywiście odłożę sobie na bok. Kilogram 362 gramy po 80 groszy, złotówka i 9 groszy. Aluminium odlew 210 gramów po 6,80, złotówka 43. No i miedziucha ze spalonego stojana 84 gramy, miedź mix po 29,80, 2,50, 6,18 zł, no czyli nie wtopiłem, 18 groszy można powiedzieć do przodu, także nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej. Chociaż szkoda, że nie udało się naprawić. W większości przypadków, jeżeli biorę takie narzędzia, to wystarczy wymienić szczotki. Tym razem było inaczej. Nie szkodzi. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.